My name is Ewa Hryniewicz-Yarbrough, and I'm going to read a poem by the Polish poet Wisława Szymborska. The poem is titled Theater Impressions. I'll first read the Polish version and then the translated one that was done by Claire Kavanagh. The poet takes us in this poem to the place which is marginal, which is the theatrical periphery, which we rarely notice, and which she calls the sixth act. This is this narrow space which appears between the falling curtain and the stage. Wrażenia z teatru. Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty. Zmartwychwstanie z pobojowiska sceny. Poprawianie peruk, szatek, wyrywanie noża z piersi, zdejmowanie pętli z szyi, ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi twarzą do publiczności. Ukłony pojedyncze i zbiorowe, biała dłoń na ranie serca, dyganie samobójczyni, kiwanie ściętej głowy. Ukłony parzyste, wściekłość podaje ramię łagodności, ofiara patrzy błogo w oczy kata, buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana. Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka, rozpędzanie morałów rondem kapelusza, niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej, bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. Cudowny powrót zaginionych bez wieści. Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie, nie zdejmując kostiumu, nie zmywając szminki, wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii. Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny i to, co widać jeszcze w niskiej szparze. Tu oto jedna ręka po kwiat śpiesznie sięga, tam druga chwyta upuszczony miecz. Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna, spełnia swoją powinność, ściska mnie za gardło. Theater Impressions. For me, the tragedy's most important act is the sixth. The raising of the dead from the stage's battlegrounds, the straightening of wigs and fancy gowns, removing knives from stricken breasts, taking nooses from lifeless necks, lining up among the living to face the audience. The bows, both solo and ensemble, the pale hand on the wounded heart, the curtsies of the hapless suicide, the bobbing of the chopped off head. The bows in pairs, rage extends its arm to meekness, the victim's eyes smile at the torturer, the rebel indulgently walks beside the tyrant. Eternity trampled by the golden slipper's toe, redeeming values swept aside with the swish of a wide-brimmed hat. The unrepentant urge to start all over tomorrow. Now enter single file the hosts who died early on, in acts 3 and 4, or between scenes. The miraculous return of all those lost without a trace. The thought that they've been waiting patiently off stage without taking off their makeup or their costumes moves me more than all the tragedy's tirades. But the curtain's fall is the most uplifting part. The things you see before it hits the floor. Here one hand quickly reaches for a flower. There, another hand picks up a fallen sword. Only then, one last, unseen hand does its duty and grabs me by the throat.